Cybernator. W rolach głównych występują w pozostałych rolach muzyka, zdjęcia, scenariusz, reżyseria, dystrybucja, a także opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej, Wideo Rondo, Gdynia, ulica Pomorska 38. Czyta Jacek Labijak. Przepraszam, było słychać aż w sąsiednim hrabstwie. Może drinka, Mimsy? Mimi, z przyjemnością, dziękuję. Nie ma za co. Zaraz wracam. Może się rozgościsz? Dobra. Niezła chata. Służbowa. Nieźle. Wiesz, nigdy jeszcze nie robiłam tego z senatorem. Moja żona ma ten sam problem. Twoja żona? Nie przejmuj się. Jest zajęta w Waszyngtonie prowadzeniem akcji Matki przeciw prostytucji. Żartujesz? Twoja żona jest taką krową? Zawsze mówię, że nie ich interes, co się dzieje między dwojgiem odpowiedzialnych dorosłych ludzi. Odpowiedzialnych? Podoba mi się to. Jesteś nad wiek rozgarnięta, Mimsy. Mimi. Tak. Dużo czytam. Naprawdę mi się podobasz. Tak, podziwiam kobiety sukcesu, Mimsy. Mimsy? Może trochę podebatujemy? Nie tracisz czasu, co? Zaczekaj na mnie. Ta kobieta to maszyna. Zła odpowiedź, senatorze. Nie jest maszyną. To tylko słaby człowiek. Te cholerstwa tak łatwo się psują. Cyborgi. Bardzo dobrze, senatorze. Cyborgi. Nie lubi pan cyborgów, prawda? Nie, mylisz się. Nie rozumiesz. Rozumiem więcej, niż się panu zdaje, ale głosowałem przeciw projektowi kasacji. Jestem sympatykiem lobby cyborgów. Wygląda na to, że pańska dziewczyna wyzionęła ducha, senatorze. Ale proszę nie rozpaczać. Przyprowadziliśmy zastępstwo. Poznaj brzytwę. Więc chciał się pan dziś pieprzyć, senatorze? No to spieprzaj. Fuck.
Ha, ha, ha.